Siemaneczko, jestem Backbiter Games, witam Was. Na kolejnym odcinku. Nie wiem, widzicie? Czujnik nie mój, pług nie mój. Więc co to znaczy? Zapłaciłem 1500 kaucji za wypożyczenie ciągnika. Ciągnika do orki łąki, jak wiecie, ja swoim pługiem gojąckim, no nie ma szans, bym zaorał łąkę. Więc wynająłem usługę, bardziej pojazdy, czyny do usługi, na usługę i bierzemy się za oranie. Żeby nie przedłużać, to palimy maszynę. John Deere'ka. O, i to jest dźwięk maszyny. Może kiedyś się takiej zrobię. Jak i wszystko jest git. Przegazujmy sobie. Takimi ciągnik wyprodali, takimi ciągnik pożyczyli. Widzicie, 12, czekajcie, może troszeczkę, chociaż dobra, już tak będzie. 12 na godzinę, bo taka szybsza orka nie będzie. Też nie chcę jakoś tam zbytnio wolno jeździć. To też szybko zrobić, bo no, powiem szczerze, 250 zł za godzinę użytkowania tego ciągnika. Więc troszeczkę tutaj pieniędzy trzeba mieć, aby zapłacić za taką usługę. Obrałem, sprawdziłem się, no, pouczyłem się tym ciągnikiem, wiadomo, 30 na tego John Deere'a, no to jest, jest różnica, tak? Więc no, trzeba było się troszkę powiedzieć, że już jak się mota, res, wszystko jest. Ja sobie tam nie raz gdzieś tam jeździłem, no, ale nie wiadomo, nie takim ciągnikiem, nie u siebie, takimi ciągnikami, ale szczerze, fajna robota. Przyzwyczaiłbym się takiego ciągnika, nie, już, nie będę oszukiwał. No ale niestety to nie jest na ten etap, to nie jest na te pieniądze, bo ten zestaw ogólnie kosztuje ponad 200 tysięcy, ten ciągnik z pługiem kosztuje ponad 200 tysięcy. Może kiedyś się dorobimy, może kiedyś się dorobimy. W poprzednim odcinku robiliśmy tutaj drabinkę, widzicie, on właśnie tego ORM teraz na głęboko, żeby to przykryć. Teoretycznie starczyłoby mi to przytależować, ale suma summarum, także nie posiadam takiej dużej talerzówki, tak? Nie posiadam w ogóle talerzówki, o, tego trzeba zacząć. Więc oramy, no wypożyczenie, dogadałem się z chłopakami, od której wynajmowałem, od firmy, przepraszam, od której wynajmowałem ten ciągnik, że postaram się tak ogarnąć, żeby załarać to i załarać właśnie tamte pole. Zobaczcie, jak to będzie na ściernisko, jak to powiem, tak zrobione. Mogę sobie też załarać właśnie to na te pole. Obłonnika ja się w tym roku nie będę dawał. Wytrzymam sobie ten obłonnik, może naprawdę na prace letnie, pożniwne. No bo coś pewnie trzeba jednak w tym temacie zrobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy to będzie dokładnie zaokrywać. Jakoś tam to w miarę idzie, tak? Ogólnie nie powiedziałem, bo tu jest... Przepraszam za gafę. Nie powiedziałem, jaki jest rząd w ogóle. 5115M, czyli chyba 125 koni, jak się nie mylę. I do tego Fender Lander 4 skibówka oczywiście. Rozstaw 4x40. Bo mi każdy chciałem, żeby tak zrobić, żeby było wężej. Nie wiem, słusznie czy niesłusznie, na mnie połączę, to może być tak, że to będzie jednak ten ciągnik. Mimo swojej mocy będzie miał ciężko. Więc no mówię, wezmę, zostawcie mi tak, jeśli jest taka możliwość 4x40 i żebym mógł po prostu tutaj fajnie sobie spokojnie zadać. Wiadomo, fajnie było tak mieć te 8 na godzinę, tylko że jest mankament taki, że tu najmniejszy bieg no, daje masz możliwość 12 na godzinę, a nie chcę tego jakoś tam czas kombinować, albo no może i cenowo też. Muszę troszeczkę zabulić, no 250 zł na godzinę. Na szczęście okazało się, że cały zestaw. Pożyczenie, no i kaucja 2000. Kaucję mi zwrócą. Wydaje mi się, że tak w 2 godzinki, 3, może 4 godzinki się zamknę. No tak naprawdę opcjonalnie liczę na 4 godzinki, żeby zamknę się z oraniem tych dwóch kawałków. I będzie elegancko.
Prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, w sensie prac jesienno-zimowych, ponieważ chciałbym już powoli przewidzieć czas do lata. Znaczy, przepraszam, do wiosny. Do wiosny, więc raczej zimy odcinków nie będzie jako takich, no bo nie mam co. Zboże dostaję na właśnie tutaj dla bydła. Powiem szczerze, spasowałem się nieźle tutaj w tym żołnierze. Czekajcie, bo teraz tak powróciłem go z powrotem pewnie nie w tą stronę co potrzeba, co? Nie, dobrze. Jak się patrzeć, bo to wiecie, jeśli tam dziecko to tylko się jadzie, puszczaj się jadzie dalej, a tutaj to jednak jest obrotówka. Nie chciałem, żeby z jednej strony lagunówki, bo mówię tutaj parki mieli lagunówkę. Ale mówię, nie, obrotówka pod Munkiem, mi się zdaje, że a lepiej ta skibomina będzie ładnie wyglądać. Wiadomo, w farmingu, nie oszukujmy się, w farmingu nie ma coś takiego jak oka łąki, oka pola. Więc no, tak jak to wygląda, tak będzie, tak? No ale na rzeczy realnym, patrząc, jak ja by nami, wiem jak ja to robiłem, no to kuzyn jak przyjechał orać łąkę, no to zaorał mi łąkę, braciak. Zanim zaraz jeździł broną aktywną, no to wtedy jako tako było. Na zawsze były te wiadomo kępki, wszystko jeszcze tam pozostawało, bo nie była brona aktywna. Jak przyjechał dwa razy, to już było git. A to tak powinno teoretycznie być jeszcze połączenie. Niestety farming tego nie odróżnia. Zresztą powiedzmy tak szczerze, nie odróżnia większości rzeczy w porównaniu do mycia realnego. No wiadomo, nie ma to symatora też się dziwić, jak to ma wyglądać. Ogólnie napiszcie, czy jak wam się podoba oświetlenie, shadery, właśnie zaraz do farminga, znaczy shadery, znaczy filtry NVIDII. Filtry NVIDII, troszeczkę trochę jaśniej, mam nadzieję, że też fajnie to będzie wyglądało, bo poustawiałem sobie w NVIDII. Ustawiłem sobie przefiltrowanie ekranu, w sensie OBS-ie, nie że gry, tylko ekranu. I tak sobie ustawię, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. No bo teraz patrząc na typowo na odcinek, na nagrywki chwilowe, które robiłem, no to zdawało się, że to jest dość ładnie. Czekajcie, tak trochę. Czy mi się tak uda fajnie wycyklować ten czas? Tak patrząc, tak naprawdę tak dawał 8 na godzinę, 6-8. Na pumpędzlu, to na pomyśle, że będziemy tyle szybko mieli zorane, to jest katastrofa. A na razie musiałem się trochę nabawić tym oraniem na kołosz. No bo tutaj jest trochę te roboty. No ale no, niech tak już będzie, jak to jest robione. Trochę w środku pogramy, trochę na zewnątrz, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Wiadomo, tak wspomniałem, 1500 kaucji. Powiem się chyba trzeci raz, ale wolę powiedzieć w pewności. 1500 kaucji. 250 zł godzinę z pługiem i ciągnikiem. Myślę, że zdaje się, że to nie są wcale te pieniądze. I podejrzewam, że z chłopakami tutaj z firmy, która mi użyczyła, inaczej wynajęła mi maszynę. No i czego? No, będzie dłuższa współpraca, póki po prostu nie dorobimy się swoich maszyn. Oni ogólnie, firma posiada pługi, agregaty, posiada siewniki, a siewnik też będzie mi potrzebny na wiosnę, bo chciałbym siewnik talerzowy, do tego by zasiać sobie trawę. Pozaniakiem tego zbytnio nie widzę, mimo wszystko wycieranym siałem pozaniakiem trawę, jednak też wiadomo, gdyby to bardziej było lepiej zasiane, lepiej przysiane, czy tak zwał, tak zwał. No jednak chciałbym to zasiać pewnym silnikiem talerzowym. Cyk. Ciężko się tu manewruje. Ale patrzcie, jak to jest mokro. Aż się ziemia praktycznie na odkładniach odkłada. No, no jest trochę tego towaru. Trzeba nie, to pewnie wyjść i wyczyścić sobie próg. Pewnie jakiś śród wziąć i wyczyścić. Nikieta, żeby się trochę jeszcze zdążyło spędzić. No właśnie, godzinę. Może dla was będzie za dużo. Tak to jest.
ale dobra, tak będzie. Nie przemyślam tego, żeby stawić sobie pług na 8 na godzinę. No ale, jak John nie sobie daje rady, no to po co ja mam się tutaj też bawić, to jest orka, podłowiec. To nie jest orka, nie wiem, pod łąkę z powrotem, tylko jest to pod owiec już, a łąka będzie po naszej prawicy, tam już są kwasty. Tam będzie, proszę Państwa, teraz ciekawie zrobione. Myślę, że gdyby nad to raczej dzierżawa by mi starczyła po łąka. Tutaj kieszonki cian, przepraszam, cian dużo nie idzie. Na przewinięcie, jakie mam, idzie około 12 tysięcy litrów. Suma sumarum, czy to jest mało, czy dużo? Ciężko stwierdzić. To jest chyba, jakby patrzeć na... A sobie, jakby patrzeć chyba na belki siana, to by chyba było gdzieś w granicach chyba 3 belek na miesiąc, tak? Coś takiego. Niech to 36 belek przy 10, 14 teraz w tym momencie sztuk widła. No to nie jest tak źle. Masz tylko, że jest same siano, tak? Jak tu przyjdzie jeszcze, powiedzmy, jakiś może paszowozik kiedyś. Wiadomo, człowiek ma plany, żeby po prostu tego się nie rozwijał. Chciałem paszowozik, ale wiadomo, na przykład to chcę kupić ziemię, chcę kupić ciągnik przede wszystkim. I żeby to fajnie się tutaj po prostu rozwijało. Pokazywałem wam w poprzednim odcinku, jakie problem ma w planach. Jest to około 50 tysięcy. Wybaczcie, nie patrzcie się na staka zbytnio, bo mam trochę tak obniżone ustawienia by farmingu. Dlatego może tak to ładnie nie wygląda, powinno być. Ustaka i tak dalej, chociaż widzę, że troszeczkę jest lipa. Mam 40 FPS-ów. Ktoś mi się musiał poprzestawać po aktualizacji sterowników karty. Tego nie wiem, ale to byle. Chodźmy. Mam nadzieję, że tak spokojnie, że tego równego załamam tutaj na odcinku. Chciałem tak kończyć poza odcinkiem. Ogólnie też będzie jakaś grubsza oprawka, będzie musiała dobrać to, więc pewnie też nakłaniałem na wiosnę. Jakaś maszynka pewnie od nich wleci silnikiem, żeby po prostu lepiej to doprawić. No i myślę, że owiec to jakieś też powinien miał jakieś w tej łące. Miałem ogólnie plan taki, żeby po prostu załadać i zacząć z powrotem tą łąkę. Ale dużo ludzi kazało właśnie, żebym wziął, żeby po prostu załadał, zasiał sobie owiec, czy tam cokolwiek miosennego. I lepiej, a teraz najlepiej właśnie bym założył na zimę. Daski bowina będzie ładnie wyglądała, to jest jedno. Ziemia sobie tak będzie odpocznie w pewnym sensie. A ja będę miał czas na to, żeby się rozejrzeć za jakąś trawą właśnie do nasiewu i tak dalej. Na spokojnie sobie teraz kupować takie rzeczy. Spokojnie, wiadomo, to też będą koszta. Podejrzewam też nie mało w tym momencie, żeby to wyłożyć na kawę. No ciężki ten pierwszy rok trafił mi pod względem no suszy, nie urodzaj, bo to trafi. Ale ogólnie też starano już by mi się tu nie wiem, żeby w ogóle jakiekolwiek orane było. Więc to teraz poszło w okno. Może jak było oknowany też na wozu. No to może też by trochę było inaczej, no ale nie ma co mówić, po prostu trzeba sobie nadłożyć pieniędzy, włożyć to, co trzeba i może będą jakieś z tego późniejsze zyski, czyli zwrot w Polonie, tak? Bo tu nie ma co więcej dumać w tym temacie, tylko po prostu to ogólnie fajnie ogarnąć. A pójdź mi się nie podniósł, skoro się włączył, zajebiście. Ale powiem szczerze, tutaj taki ciągniczek, moim zdaniem, to było gospodarstwo. Piękna sprawa. Ale to, no nie chce mi się teraz, znaczy inaczej, może miał pieniądze, to może bym kupił. Ale że tutaj kosztuje
używany, bo to jest, nie jest nowy ciągnik. Używany chyba 180 czy 200 tysięcy. Prawdopodobnie coś takiego. Nie orientowałem się. Wiadomo, jeśli nie kupuję, to się nie orientuję. No ale myślę, że tak gdzieś około 200 pewnie klocków trzeba pewnie na to było, więc 200 kawałków. No, mojego gospodarstwa nie jest warte, mimo tego, że 150 tysięcy kredytów. Nie no, przepraszam, no, ja dawałem 25 tysięcy gospodarstw tutaj. Ale ogólnie, no, żeby może nie kredyt? Może by się człowiek pokusił, ale problem takiego dużego od razu. To nie w ogóle będzie coś pomyśleć nad tym tematem, ale to myślę na jakąś 60, 40, może jakimś ususem innym, ciut większym, no nie wiem. Będą pieniądze, na pewno się widzimy, żeby po prostu tydzień, której w przyszłości kupię, po prostu żeby się zwracał. Takie hotel by pracowało, to żeby skibowina pewnie wyglądała, patrzcie. No ale nieźle. Patrząc, tak połaraliśmy, załaraliśmy. Będzie ten winkiel pewnie zrobiony. Zastanawiam się ogólnie, czy mi tej tawy całkiem szczerze. Ja bym może nie chciał swojej tawy, tylko bym ciążyżowy miał na połąkę, tą samą. A to byśmy zrobili jako jedno większe pole. Na początku może, że boję, to jest, z drugiej strony się boję, bo nie wiem, czy fara mi wytrzyma, tak? Bo to jednak są, tak są ogólnie niemałe kawałki, tak? Dlatego fara to bizon by pewnie miał ciężko, chociaż pewnie jakiś tam, znaczy tak, na pewno coś kiedyś się pojawi. Kiedy? Zobaczymy. Na razie to jesteśmy na kredycie i to festmocnym, po zakupie tej ziemi. Więc tu nie ma co się nawet myśleć o jakimś dalszym rozwoju, bo kredytu, jak się nie mylę, pokazuje, że mam 131 tysięcy do spłaty. Właśnie dopiero 19 tysięcy. 19 tysięcy i 8 miesięcy. No, kredyt ogólny 2700 na ratę, więc no, no jest tego sporo, spora kwota. Wiem, na co się pisałem w tym temacie. Tego mówię, no te początkowe teraz te inwestycje, te wkłady na tą ziemię, to wszystko, no to też nie są małe. Niwelujmy sobie to. Oj, oj, oj. Siło pojechałem. Dobra, to będzie dobrze. No tu nie czekaj, po owsi orać. Ale nie trzeba się będzie odrywać, odzywać, ale powiem szczerze, fajnie by tak jakąś tureczkę puk w przyszłości, czy dwójkę nawet puk jakiś, dorobać na gotówkę też by pewnie było lepiej, bo wiadomo, wszystko na jedną skibę by poszło, na jedną stronę, fajnie by się tu urało, a tak to jednak grąckim, a tu mówię, to są plany dalekosiężne, do dalekich planów jeszcze. Później jeszcze od planu to będziemy wiedzieli, jak mamy robić, jeśli będziemy mieli pieniążki. A pieniążkami no jest trochę ciężko. Tak wspomniałem. Jeszcze odnośnie tego, można powiedzieć, zamknięcia tego sezonu. Jest to ostatni odcinek. Będę chciał jeszcze zrobić sobie poza odcinkiem. Trochę pracowity wydaje się, pewnie to. Znaczy dzisiaj oglądacie. Ale myślę, że dam radę to ogarnąć. To co miałem zrobić jutro, robiłem sobie dzisiaj, więc może się uda tak zrobić. Po prostu ogarnę sobie wszystko i będziemy się widzieć na marcu prawdopodobnie, bo jak się nie mylę, w marcu chyba ruszamy z owsem. Owiec, tak, w marcu będziemy ruszać sobie owsem, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Więc no terminy będą chodzić. Owiec, o tak, pszenica jest zasiana, jęczmień jest zasiany, więc to już mam, tak powiem, z głowy. Ale wiadomo, jeszcze trzeba kupić nawozy, trzeba kupić jakieś opryski na chwast, to jest bankowe, trzeba zakupić co jeszcze miałem kupić, trawę, więc no
tych pieniążków, które prawdopodobnie też nie będziemy jakichś mieli kokosów. Ale to coś tam może będziemy jakieś mieli, może 15 tysięcy do przewidzień przez ten czas. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ile będziemy mieli? Czy wszystko okaże w późniejszym czasie? Dobra. I lecimy. Do końca dojedziemy, będziemy kończyć odcinek. Bo jest pół do ósmej. Jeszcze chcę jeden odcinek nagrać, który będziecie widzieć. Prawdopodobnie finałowy z The Walking Dead. Właśnie na kanale o 18:00. Więc no, będzie ciekawy. Wiadomo, teraz patrząc na cenę, nie wiem, człowiek nagrywa po jednym odcinku dziennie, no to pewnie by się dawała ogromnie więcej tego wszystkiego. No, człowiek nagrywa po dwa odcinki, to póki jeszcze mogę nagrywać po dwa odcinki, no to nagrywam. Jest w miarę dobrze i mi to pasuje. Dobra. Będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ja pewnie rekomendacyjnego i zaglądania, jeśli macie raz od tego odcinka. Na razie, cześć.